Daniel Magical, czyli jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w internecie. Ogólnie parę dni temu udało mu się wydostać po roku siedzenia z więzienia na wolność. Oczywiście jak to typowa osoba lecąca na zasięgi, odpalił od razu streama na YouTubie, gdzie robił już kociołek, czyli pojemnik, do którego wlewa się duże napoi wysokoprocentowe. Potem nawet Wojtek Gola miał do niego pojechać, aby Daniel Magical miał możliwość walki na Fame MMA. To jest według mnie słabym pomysłem. Tym bardziej, że Fame ogłosiło, że nie będzie już dopuszczało, aby ludzie uważani za patologię występowali na walkę. Wydaje mi się, nie wiem czemu, że Magical może szybko tam wrócić, ale zobaczymy. Hej tam, zawsze jakaś patologia na pooglądanie.